Atomic Vantage X80, czyli narta All Mountain, już skonstruowana w dosyć rzetelny sposób, drewniana narta z dodatkami tytanalu i dobrze dosztywniona. Uważam, że jest to taka propozycja fajnej narty, ale narty znowu na trasę i na wszystkie warunki, jakie panują na trasie. Jeżeli szukamy narty All Mountain do sporadycznych wyskoków poza wyznaczony szlak, to Vantage X80 jest jeszcze ciekawą propozycją, ale jeżeli chcemy więcej czasu spędzić w głębokim puchu, to zdecydowanie myślę, że możemy poszukać na przykład innych modeli, takich jak XR84 czy nawet RTM. Atomic Vantage X80, moim zdaniem jedna z tych nart, którą kupuje się jako pewniak. Nart, która nie zawiedzie nas w żadnych warunkach panujących na trasie. Akurat mieliśmy okazję testować ją po południu, na wiosnę, kiedy stok już był mokry. W tych warunkach Vantage bardzo dobrze się spisywał. Też miałem jeszcze wcześniej okazję jeździć na oblodzonym stoku. Uważam, że narta All Mountain, ale w tym węższym wydaniu, jest właśnie stworzona należy ją właśnie testować w tego typu warunkach. W jednych i w drugich jakby dobrze się sprawiła. Myślę, że nie jest to najlepsza narta do jazdy w głębokim puchu. Ma wszystko to, co narta All Mountain powinna mieć na przygotowanej trasie, ale nawet na bardzo zniszczonej, ale w głębokim puchu to jeszcze nie jest to. Wtedy polecam, jeżeli szukasz takich nart, wybrać coś nieco szerszego. Idealne wydarty na gruz. Na gruz. Na gruz. Nie na sztruks. Na gruz. Nie na sztruks. Nie na dobrą trasę, warunki. Nie na luz, tylko na gruz. Znaczy, co ciekawe, na twardym też sobie dają radę, ale jeżeli poszukujecie nart, która jest dobra na gruz, czyli w gorszych warunkach, kiedy trasa zmięknie i robią się zwyczajnie muldy i dziury, no to narta Puki All Mountain to jest dobry wybór. Uważam, że Vantage jest jeden z lepszych. Powiem tak, choć to całe życie jeździ tylko i wyłącznie na wąskich nartach grupy Race i nie jeździł na Puls All Mountain, bo na przykład całe życie trenował, może się dobrze zaskoczyć, bo na takich warunkach, na których my dzisiaj jeździliśmy, raczej trudno jest wycinać stabilny łuk, a te narty na to pozwalają. Ja bym od ciebie, jak na te warunki, rzeczywiście narta bardzo stabilna, można pojechać długim skrętem, specjalnie się nie męcząc. Łatwość w skręcaniu, można się na takim śniegu pobawić na takiej narcie i rzeczywiście jestem miło zaskoczony, bo na tym słabszym warunku jeździcie naprawdę jak na szynach na tej narcie. Atomic jeszcze ma pewną taką właściwość, że wszystkie swoje narty robi z grupy All Mountain, robi tak troszeczkę sztywniejsze, poprzecznie sztywniejsze, czyli te narty też z drugiej strony nie mają aż tak dużego rockera jak odpowiedniki, na przykład XDR w Salomonie. Dzięki temu ta narta, jeżeli to jest dobra, uważam, że narta, jeżeli szukamy narty jednej uniwersalnej, przeszkadzają nam gorsze warunki, bo jak pojedziemy na twarde, na lód, to na tym modelu też dostaniemy dobre odparcie. Oczywiście dynamika będzie inna niż na rejsówce, ale to nie są oczywiście narty jeszcze rejsa, bo to nie są narty zawodnicze.